Mały modelarz, rocznik 1977. W tym roczniku ukazało się 10 zeszytów małego modelarza. Dwa egzemplarze były oznaczone podwójną numeracją. Zapraszam na prezentację tego rocznika. Ścigacz okrętów podwodnych to model w numerze pierwszym tego rocznika. Opis oraz opracowanie graficzne Krzysztof Wolbeck. Model był opracowany w skali 1 do 100. Opis na 6 arkuszach oraz zamieszczonych było 6 rysunków. Jak widzimy, były dodane również zdjęcia wykonanego modelu. I rysunki, wprawdzie tylko 6, ale dość dokładny opis i wzmianka, co ukaże się w następnym numerze tego rocznika oraz na ostatniej stronie okładki rysunek zestawieniowy. Na 4 arkuszach zamieszczone były części i elementy do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu. I jak widzimy, części rozmieszczone na arkuszach. Autorem okładki jest Adam Werka. Autorem tej okładki jest Bohdan Wasiak. On jest również autorem tego modelu, a jest nim samolot myśliwski P-40 Tomahawk. Model opracował w skali 1 do 33 i na 2 arkuszach zamieszczony był opis oraz 5 rysunków plus 1 na stronie końcowej, a na 4 arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. I jak widzimy, model w oznaczeniu RAW w pustynnym malowaniu. W numerze 3 ukazał się radziecki krążownik Moskwa. Opis oraz opracowanie modelu Bohdan Wasiak. Model był opracowany w skali 1 do 300. Opis zamieszczony był na 5 stronach oraz zamieszczonych było 10 rysunków plus jeden dodatkowy na ostatniej stronie okładki. I jak widzicie, rysunki były dość mocno wzbogacone, oznaczone części. Sklejałem ten model już wcześniej, był też wydany. Oznaczenie, co będzie w następnym numerze. I tu mamy rysunek zestawieniowy wraz z częściami. Natomiast na 8 arkuszach rozmieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Model naprawdę efektownie się prezentował po sklejeniu. Wiem, bo go sklejałem w czasach szkolnych. Był wystawiony w świetlicy szkolnej. No i jak widzicie, części były ładnie opracowane. Oczywiście konstrukcja kadłuba na wręgach oparta była. Raczej z tego, co pamiętam, nie miałem większych kłopotów przy sklejaniu tego modelu. Naprawdę bardzo fajnie się go sklejało. Duży, efektowny model. Okładkę zaprojektował Adam Werka. Jak zapowiadano w numerze 3, w numerze 4 pojawił się model czołgu średniego M4A3 Sherman. Opis oraz opracowanie modelu Maciej Cuch i Jerzy Maciejewski. Model był opracowany w skali 1 do 25. Opis zamieszczony był na 6 stronach oraz zamieszczono 6 rysunków i jeden dodatkowy. Jak widzimy, też zapowiedź, co będzie w następnym numerze. No i rysunki fajnie opracowane, rozrysowane. Natomiast na 7 arkuszach zamieszczone były elementy do wycięcia i sklejenia tego modelu. Też kleiłem ten model. Tych egzemplarzy, których ja nie mogłem kupić, były oczywiście w świetlicy szkolnej i dla świetlicy szkolnej kleiłem ten model. Bardzo ładnie wyglądał. Efektownie się prezentował w tamtych czasach, naprawdę byłem zachwycony nim. Fajnie się prezentował, oparty na wręgach, fajna, zwarta konstrukcja,
tu na zdjęciu, na okładce prezentowane. Natomiast okładkę zaprojektował Alojzy Krakowski. Adam Werka jest autorem tej okładki, numeru 5-6, to jest ten podwójny numer, a wydano w nim model okrętu HMS Victory. Andrzej Karpiński jest autorem tej wycinanki, opisu, rysunków. Opis znajdował się na 7 stronach oraz zamieszczonych było 11 szczegółowych rysunków przedstawiających budowę. Wzmianka również, co będzie zamieszczone w następnym numerze, oraz zamieszczono spis małego modelarza z roku od początku do roku 1976. Zamieszczono było właśnie zdjęcie młodego człowieka z modelem. Na 15 arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Model, jak na żaglowiec przystało, dość skomplikowany, szczególnie ten model. Model został wydany w skali 1 do 200, ale dość szczegółowo i na pewno nie był tu modelem dla początkującego modelarza. Tu już trzeba było mieć pewne umiejętności modelarskie, aby sobie poradzić ze sklejeniem tego modelu. Pomimo dość szczegółowego opisu, jak i szczegółowych rysunków, ale niestety budowa żaglowców zawsze jest dość trudna w sklejaniu, w budowie i tu wymaga dość sporych umiejętności od modelarza, poznania już tematyki modelarskiej. Żagle, maszty były drukowane na tym samym papierze, co pozostałe części. No i był to, mogę wam powiedzieć, że był to dość gruby papier. W zbiorach rodzinnych właśnie taki egzemplarz mój brat zakupił i w zbiorach rodzinnych on jest. No już ten egzemplarz ma też swoje lata. Arkusze z opisem są pożółkłe, natomiast egzemplarz ma karty nieporozcinane, jak widzicie. Natomiast elementy, kolorystyka w miarę w dobrym stanie. Nic tu nie zauważyłem. Nie jest nic pognieciony, połamany, pomimo grubego papieru, na jakim był drukowany. Kolory zachowały swoje barwy. Tu pozwoliłem sobie zmierzyć grubość arkusza i jak widzicie, grubość papieru to 0,38 mm. Naprawdę pancerny karton. No i klejąc na takim papierze, to naprawdę trzeba było mieć lada umiejętności. Wyzwanie dla modelarza. Na całej stronie, jak widzicie, był taki rzut perspektywiczny. Jakbyśmy rozłożyli, tam bodajże było zdjęcie kadłuba właśnie w takim rzucie perspektywicznym. No i okładka, tylna część okładki. W numerze 7 zamieszczono model Ratusz Główny w Gdańsku. Tak zatytułowany był ten egzemplarz tej wycinanki. Autor tego modelu to pan Marek Zuzański. Model opracowany był w skali 1 do 200. Na trzech stronach zawartych było 9 rysunków i opis. Natomiast na 10 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu ratusza gdańskiego wraz z podstawą. Oczywiście to było zamieszczone. No i jak widzicie, na zamieszczonych skanach
bardzo dużo cięć, takich drobniejszych elementów, wycinania okien. No i jak wtedy nasłuczono, po prostu żyletka złamana i tak tą żyletką należało wycinać sobie te elementy okien. Na ostatniej stronie też zamieszczone były rysunki, natomiast autorem okładki jest Jerzy Cieślak. Alojzy Krakowski jest autorem tej okładki numeru 8. Jest to samochód, którym jeździł Włodzimierz Ilicz Lenin. Autorem tego modelu jest Andrzej Karpiński. Model opracował w skali 1 do 25 i tak na 6 stronach zawartych było 14 rysunków plus 1 na tylnej stronie okładki zestawieniowy. Był to model, który był już wcześniej publikowany w małym modelarzu, 4 numer z 1970 roku. Natomiast na 8 arkusze zamieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Jak widzieliście wcześniej, zamieszczony skan tak zwanych wręg. Model nie miał wnętrza, był opracowany tylko jako bryła pojazdu. No i tutaj też modelarz musiał troszeczkę się nawycinać kół szprychowych, częściowo pojazd gąsienicowy. Był to po prostu nic innego jak Rolls-Royce, który był wyposażony w tylny napęd gąsienicowy, natomiast z przodu miał płozy do ciężkich radzieckich warunków zimowych i rysunek zestawieniowy na tylnej stronie okładki. W numerze 9 ukazał się model okrętu desantowego. Opracowanie graficzne i opis Krzysztof Wolbeck. Zdjęcia wykorzystane w tym egzemplarzu pochodziły z Wojskowej Agencji Fotograficznej. Opis oraz 5 rysunków zamieszczono na 6 stronach. Nie podano skali, w jakiej był opracowany ten model. No i jak widzimy, przy dość szczegółowym opisie kilka rysunków. Zamieszczono również wzmiankę, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. Natomiast na 8 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Jak widzimy, model konstrukcji wręgowej. Kolory standardowe, takie, które jak były malowane okręty w tamtym okresie. Dół czerwony, ładna kolorystyka, góra szara. Ostatnia strona okładki, tradycyjnie rysunek zestawieniowy z wykazem części i okładka tego egzemplarza. Adam Werka jest autorem tej okładki, numer 1011. Jest to radziecki krążownik Aurora. Opis, rysunki, opracowanie graficzne Bogdan Wasiak. Model został opracowany w skali 1 do 200. Opis na 9 stronach oraz 11 rysunków było zamieszczonych. Wraz tu widzimy rysunek, jak zrobić podstawę. Ta podstawa u pana Bogdana Wasiaka powtarza się w kilku modelach. Tu zamieszczono wzmiankę, co ukaże się w następnym numerze. Na 10 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. Jak widzimy, konstrukcja wręgowa, dół w kolorze zielonym, góra szara, pokłady szalup w kolorach jasnym, czyli żółć. Model dość trudny dla początkującego modelarza. Tu widzimy pokłady, deskowanie w kolorze żółtym. No i tu modelarz musiał wykazać się dużą cierpliwością, starannością, aby ten model skleić z uwagi na dość dużą ilość części, olinowanie, aby model się prezentował efektownie. Ostatnia strona okładki z rysunkiem zestawieniowym oraz okładka. Zbiory rodzinne,
i zachowany egzemplarz. Jak widać, no, w stanie takim jak tyle lat po prostu był przeglądany, przez tyle lat przekładany gdzieś na półkach, stąd są tam te pierwsze strony powykruszane. Karton też ten cienki nie był najlepszej jakości. Tu grubość kartonu, arkuszy z częściami, jak widzicie, 0,34. Ale kolory zachowane, jak widać, soczystość tych kolorów jeszcze w miarę dobra. Biel na arkuszach troszeczkę pożółkła. Natomiast kolory pokładów, deskowania ładne żółte. Kartki z opisem troszeczkę pożółkłe. Tu arkusz na cienkim papierze do podklejenia. Na tekturze podstawa. Mały modelarz pomaga, czyli korespondencyjna wymiana małego modelarza. W numerze 12 ukazał się model angielskiego samolotu myśliwsko-bombowego Mosquito. Opis oraz opracowanie graficzne Jan Matczak. Model opracował w skali 1 do 33. Na 5 stronach zamieszczono 5 rysunków plus jeden dodatkowy na ostatniej stronie. Na 8 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Model w oznaczeniu polskiego dywizjonu. No i tu widzimy malowanie, arkusze z częściami, ładny druk, bez przesunięć. Autor modelu zastosował tak zwaną technikę klejenia na styk, czyli segment kadłuba składał się z dwóch wręg i segmenty należało kleić tu na styk, stąd dużo wręg. Technika, która wymaga dość dużo dokładności. Natomiast okładkę zaprojektował Bohdan Wasiak. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny, w którym przejrzymy rok 1978.